Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Witamy na naszym naukowym spotkaniu transmitowanym z Księgarni Filmowej w kinie Nowe Horyzonty. Chociaż dzisiaj być może moglibyśmy nadawać też z Księgarni Hiszpańskiej, którą przed chwilą mijaliśmy, którą serdecznie pozdrawiamy. Naszym gościem jest Łukasz Mieszkowski, który przyjechał z Warszawy. Dzień dobry. Historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ale doktoryzuje się w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Wiemy o tym, że doktoryzuje się właśnie z Hiszpanki, między innymi z pandemii, w tym się specjalizuje, więc nie jest efektem jest też książka, natomiast nie jest to jakiś koniunkturalizm pandemiczny, tylko już dawno temu nasz gość się tym zajmował. I pod takim kątem chcielibyśmy dzisiaj to spotkanie poprowadzić, czyli może rozróżniając właśnie tutaj taką wartość wiedzy historycznej, a może mniej wirusologicznej, epidemiologicznej i tak dalej, i tak dalej. Będziemy rozmawiać o książce Największa, pandemia Hiszpanki u progu niepodległej Polski, ale też o Hiszpance, która objęła cały świat jeszcze w trakcie wojny światowej. Dlaczego Hiszpanka i jak to się wszystko działo? Opowiemy właśnie dzisiaj, będziemy o tym rozmawiać, zadawać sobie pytania. Też liczymy na pytania od Was. Można zadawać pytania na kanale YouTube i powinienem je dostać tutaj na SMS-a, więc będziemy też mogli się jakoś komunikować. Tutaj taki żart, bo jeszcze nie jesteś doktorem, ale my mamy takie prawo nadawać tytuły, bo ja jestem honoris, a tutaj mój kolega causa. Prowadzimy to spotkanie, więc możemy mianować cię doktorem honoris causa. To jest doktor nowych horyzontów. Okej. Łukaszu, jakieś pytanie silnikowe na początek, na rozgrzewkę. Przepraszam, będziesz Łukaszu jakieś pytanie, myślałem, że to ja mam wam zadawać pytanie. Bo i kolega myślałem, że możemy. W takim... Mamy niestety, okej, okay, tak, to, dobra. Tak, to może tak, będziemy robić koło mikrofonowe. To może takie pytanie, ponieważ zaprosiliśmy cię tutaj po to, żeby dowiedzieć się trochę o Hiszpance, trochę o tobie, ale także również o tym, jak współcześnie koronawirus, który jest wszechobecny, działa i czy jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś analogie z wcześniejszej pandemii, czyli pandemii Hiszpanki, do współczesności, do koronawirusa. Ja może tak naprowadzę, więc w książce zwróciłeś uwagę na to, że pandemia Hiszpanki była rezultatem pewnego splotu zbiegu okoliczności biologicznych, tak to nazwałeś. Użyłeś też trochę terminów z pogranicza biologii i socjologii. Tam było środowisko, było doświadczenie immunologiczne, był adres ekologiczny, dokładnie. I przy pomocy tych pojęć, przy pomocy też pewnego kontekstu historycznego, który przywołałeś, jesteśmy być może w stanie zobrazować proces inkubacji wirusa współcześnie. Czy jesteś w stanie się tego podjąć? Według kilku niewykluczających się wzajemnie hipotez, wirus grypy Hiszpanki w tej swojej najbardziej zjadliwej pandemicznej wersji, którą możemy zapisać pod nazwą, czy w wersji, czy szczepie H1N1 i to są skróty, które to są skróty białek powierzchniowych tego wirusa, ewoluował
na przestrzeni roku czy dwóch lat pomiędzy 1917 a 1918 roku w różnych częściach świata. Według jednej koncepcji narodził się w północnych Chinach, które już jesienią 17 roku zostały dotknięte epidemią podobną do tej, która potem objęła cały świat. Według innej koncepcji narodził się na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, pół roku później powiedzmy, czyli wczesną wiosną 1918 roku. Według innych hipotez brytyjscy i francuscy żołnierze walczący na froncie zachodnim podczas I wojny światowej już od 16-17 roku też cierpieli na bardzo ostre infekcje górnych dróg oddechowych, tak zwane ropne zapalenia oskrzeli. To jest bardzo taka obrazowa nazwa, ropne zapalenie w ogóle czegokolwiek. I na skutek jeszcze jedna koncepcja, która mnie bardzo ekscytuje, to jest Rosja. Od 17 roku oczywiście objęta chaosem rewolucji i wojny domowej. I ta hipoteza prawdopodobnie jest nie do sprawdzenia w gruncie rzeczy, tak? Co tam się działo. Natomiast tam też tam mieszały się obie te obie hipotezy mogły się tam zmieszać, znaczy chińska i załóżmy zachodnioeuropejska albo atlantycka. I w wyniku właśnie różnych zbiegów okoliczności, znaczy zbiegów okoliczności, procesów spowodowanych przez wojnę, nici tych wszystkich potencjalnych ognisk zakażeń spotkały się prawdopodobnie wczesną wiosną 1918 roku w takich wielkich obozach tranzytowych armii sprzymierzonych w północnej Francji, na francuskim brzegu kanału La Manche. I mówiąc o armii sprzymierzonych, myślimy oczywiście o Francuzach i Anglikach, ale tam byli żołnierze ze wszystkich zakątków obu tych imperiów kolonialnych. Byli tam właśnie Chińczycy z północnych Chin, którzy jako członkowie Chinese Labor Corps, takiej ochotniczej armii pracy, zostali tam przewiezieni. Byli tam między innymi Polacy. Wszystko to, w tych obozach mieszkały dziesiątki tysięcy żołnierzy. Wszyscy oni musieli być karmieni. W związku z tym żyli w bliskim sąsiedztwie kurników, chlewów, zagród, a do tego jeszcze nad nimi przebiegały szlaki migracji ptasa wędrownego z tej części Europy czy z tej części świata. I to wszystko faktycznie stworzyło taką wybuchową mieszankę, w której te wirusy grypy, które ewidentnie były już obecne w świecie od kilkunastu miesięcy, mogły się wszystkie być może, z pewnością upraszam i przepraszam wirusologów, jeśli te uproszczenia mogą w jakiś sposób obrażać ich wiedzę. To może dookreślmy, jaką rolę pełniły zwierzęta w tym. Tak. Ponieważ jakby zaraz chciałbym przejść do tego właśnie, okay. do tego, co teraz się wydarzyło. Zwierzęta, konkretnie świnie, pełniły rolę takiego inkubatora, czy takiego shakera, w którym ten koktajl wirusów pochodzący od różnych dawców, od różnych gatunków, się wymieszał. Inaczej mówiąc, człowiek nie może się zarazić ptasią grypą, która jest dla niego bardzo niebezpieczna, ponieważ przez to, że nie może się nią zarazić, to jego organizm nie traktuje jej jako zagrożenia. W związku z tym wirusy, które dostają się do jego organizmu, nie są przez ludzki układ odpornościowy traktowane jako zagrożenie właśnie, namierzane i niszczone. Natomiast świnia może się zarazić grypą ptasią. Człowiek dla odmiany może zarazić się od świni. Świnia do tego jeszcze może zarazić się od człowieka. W związku z tym w organizmie świni, i to prawdopodobnie wydarzyło się właśnie na początku, czy tam w marcu 18 roku w chlewach, w bazie w Étable nad Cieśniną Kaletańską, w organizmie świni, która jednocześnie zaraziła się od człowieka opiekuna, który być może wcześniej zaraził się też już zmutowanymi jakimiś szczepami grypy ludzkiej z różnych części świata. Ta świnia zaraziła się od człowieka i jednocześnie zaraziła się od ptaka domowego albo dzikiego, który po prostu przelatując narobił do jej zagrody. I w organizmie tej świni doszło do czegoś, co wirusolodzy nazywają profesjonalnie skokiem antygenowym, a mniej profesjonalnie nazywają seksem wirusów. Czyli w jej organizmie te wszystkie wirusy się zmutowały, zaczęła zarażać ptasią wersją wirusa, która jednocześnie właśnie przez delikatną zmianę składu chemicznego tych białek powierzchniowych, czyli tych antygenów, czyli tego, od czego pochodzi nazwa wirusa H1N1,
hemaglutynina neuraminidaza. Ta ptasia grypa, ten wirus był ciągle niewykrywalny jako, przez ludzki organizm był ciągle niewykrywalny jako ptasia grypa, ale dzięki świńskiej grypy już był w stanie skolonizować, zagnieździć się w ludzkim organizmie i skolonizować przede wszystkim to, co pierwszego napotkał na swojej drodze, tak samo jak w przypadku koronawirusa, czyli ten, taki, czyli ten delikatny nabłonek wyściełający górne drogi oddechowe. No i to samo w gruncie rzeczy, znaczy możemy wyciągnąć dużo analogii w stosunku do koronawirusa, choć oczywiście nie jest to do końca tak sprawdzone ciągle, dlatego że bardzo dużo ludzi się tym zajmuje. Koronawirusy nie pojawiły się znikąd, jak dawno temu? Już rok temu, tak? Mniej więcej możemy powiedzieć, prawda? Jesień, tam w środkowych Chinach. Tylko od początku, w 2006, tak, mieliśmy epizody MERS i SARS i to też były koronawirusy, czy ten wirus gdzieś był obecny. No i można założyć, że być może znowu właśnie tak jak grypa hiszpanka w Chinach, jesienią zeszłego roku także doszło do tego seksu wirusów albo skoku antygenowego i być może wydarzyło się to na jednym z wet marketów w Wuhan czy w jakimś innym mieście centralnych Chin. I tym razem jedna z hipotez mówi, że to rolę ptaków odgrywały nietoperze, rolę świń odgrywały łuskowce. Czyli to w organizmie łuskowca ludzkie i nietoperze wirusy się połączyły, koronawirusy i powstał ten nowy szczep, chociaż okazuje się teraz, że taką rolę tego inkubatora wirusa o potencjale pandemicznym mogą pełnić też zwierzęta futerkowe hodowlane, tak? Norki, które są mordowane teraz na masową skalę w różnych częściach Europy chyba przede wszystkim. Więc to jest jedna z podstawowych analogii, tak? Na poziomie załóżmy mikrobiologicznym czy biologicznym. Natomiast na wielu poziomach, które możemy nazwać politycznym, medycznym czy biopolitycznym na przykład, społecznym, antropologicznym, możemy rozmawiać o podobieństwach i różnicach. I zresztą od tego, na który poziom spojrzymy, to tych podobieństw jest mniej, podobieństw jest więcej lub mniej, w zależności od tego, z której strony na ten aspekt spojrzymy. Tych stron jest dużo, w związku z tym trudno nawigować pomiędzy nimi w gruncie rzeczy. No tak, ale może w takim razie kontekstem dobrym będzie pytanie właśnie teraz o nazwę hiszpankę i jednocześnie ja już mniej więcej wiem, dlaczego ta hiszpanka nazywa się hiszpanka, ale zmierzam do tego, że moglibyśmy porozmawiać w kontekście tym o tej płaszczyźnie medialnej na przykład, która się toczyła podczas I wojny światowej i to, co się dzisiaj podczas pandemii dzieje w mediach. To może zacznijmy od tego, właśnie od tej nazwy, dlaczego to ta pandemia nazywała się pandemią hiszpanki. Może zacznę jakąś taką małą anegdotą, czy anegdotą, no czymś, co, no co mnie w gruncie rzeczy jakoś tam bawi. Znaczy to polega na tym, że tak jak mówiłem, jedna z hipotez mówi, że hiszpanka narodziła się w Stanach Zjednoczonych i oczywiście posługujący się językiem angielskim autorzy, amerykańscy i brytyjscy, bardzo lubią wskazywać na właśnie konkretną miejscowość w stanie Kansas, w którym w marcu się hiszpanka narodziła, co stoi w kontrze choćby do tego, co odchodzący już prezydent Trump powtarzał cały czas i wskazywał na to, że to te Chiny są miejscem, w którym się narodził koronawirus, że to powstało sztucznie. No być może za 100 lat amerykańscy historycy będą dowodzić czegoś innego. No i mówić o tym, że właśnie nie, że koronawirus był born in the USA, że to jest ich, prawda, tak samo jak hiszpanka. Więc to teraz zrzucamy z siebie, kolejne społeczności zrzucają z siebie odpowiedzialność na to, że one stworzyły wirusa, a za 100 lat może będzie jakaś rywalizacja. Wszyscy będą chcieli sobie przypisać tą wątpliwą zasługę. Hiszpanka oczywiście nie narodziła się w Hiszpanii, natomiast Hiszpania w odróżnieniu od wielu, wielu krajów Europy i świata była neutralna w czasie I wojny światowej, nie brała udziału w wojnie i prasy hiszpańskie nie obowiązały zasady cenzury wojennej po prostu.
I teraz do tego jeszcze na początku maja, czyli mniej więcej w momencie, w którym ta Hiszpanka wybuchła w Hiszpanii, zawleczona prawdopodobnie przez portugalskich żołnierzy, którzy zetknęli się z nią już wcześniej na froncie zachodnim, lub przez andaluzyjskich chłopów podróżujących, gastarbeiterów, którzy podróżowali, podobnie jak ci Chińczycy, podróżowali do Francji, żeby zająć stanowiska pracy zwolnione przez francuskich chłopów, którzy walczyli na froncie. Tymi dwoma kanałami Hiszpanka została zawleczona. Czy grypa, którą w Hiszpanii wtedy na przykład nazywano francuską oczywiście, tak? Zawędrowała do Madrytu. W Madrycie momentalnie wybuchła podczas świąt dni czy świąt patrona miasta, świętego Izydora. Zaraził się król, zaraził się premier, wielu ministrów. I korespondenci różnych gazet zachodnioeuropejskich na przykład, którzy świetnie wiedzieli, albo dostawali takie pogłoski o tym, że podobna choroba już od dawna panuje w miastach czy krajach, z których przyjechali, ale tam nie można o tym pisać. Pisali o tym, że coś takiego dzieje się w Hiszpanii. I z jednej strony, myślę, ludźmi kierowało ciekawość, jakieś takie poszukiwanie sensacji, że coś takiego dzieje się w tej Hiszpanii, właśnie w Madrycie, wszyscy chorują. Gazety lwowskie pisały o mistycznej chorobie. I ja w tym widzę jakieś takie właśnie takie odbicia stereotypowego podejścia, prawda, wyobrażenia sobie Hiszpanii jeszcze tam przez pamiętnik znaleziony w Saragosie. Tak. Natomiast jednocześnie na pewno ludzie nie mogli czytać o tym, co się dzieje za progiem. W związku z tym jakoś opowieści o tym, co się dzieje w Hiszpanii, były odpowiedzią na to zapotrzebowanie. No i ten tytuł Hiszpanka się przyjął. Po angielsku się mówi Spanish flu, ale także się mówi Spanish lady flu. I to było tłumaczone tym, że oczywiście charakterystyczny dla epoki tamtej, niestety naszej ciągle też, seksistowski, mizoginistyczny sposób, że choroba jest kapryśna jak kobieta, że wybiera swoich wybranków właściwie bez żadnego scenariusza. We Francji ta choroba była zwana la cocotte, tak? Czyli nie muszę tłumaczyć. Czyli po prostu zadziałała cenzura wojenna i propaganda wojenna, gdzie w krajach, które toczyły, walczyły na frontach, po prostu się o tym nie mówiło, bo nie chciano psuć morale chociażby i ujawniać pewnie niewygodnych danych, bo tu też nie powiedzieliśmy jeszcze, ale ocenia się, że około 100 milionów ludzi mogło zginąć, czy zachorować i umrzeć. Czyli dużo więcej niż na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej pewnie. Nie? Jeśli byśmy uwzględnili, ja nie jestem tak radykalny w tym przywracaniu z powrotem pamięci o Hiszpance, no ale oczywiście gdybyśmy wliczyli ofiary Hiszpanki do ofiar pierwszej wojny światowej, to w tym momencie pierwsza wojna światowa prawdopodobnie wskakuje na pierwsze miejsce największych, nie antropocentrycznych, tylko spowodowanych przez człowieka katastrof w dziejach, tak? No bo 100 milionów to więcej niż ofiary II wojny światowej, tak? A jakbyśmy dzisiaj popatrzyli na to, co się dzieje w mediach, nie jesteśmy w trakcie wojny światowej, propagandy jako takiej, to teraz zależy jeszcze gdzie, w jakich krajach, tak? Bo na przykład na Białorusi różnie się tą jakby politykę wobec tej pandemii prowadzi. Tam, gdzie są media kontrolowane, będzie to troszeczkę inaczej albo zgoła inaczej niż w krajach, w których funkcjonują wolne media. Ale ja mam wrażenie, że w mediach obecnie po prostu tradycyjnie się straszy. No i tutaj znowu, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, dokonujemy takiego delikatnego przejścia pomiędzy tymi płaszczyznami, tak? Czyli załóżmy przechodzimy z jakiejś takiej, w tym momencie nie wiem jak to nazwać, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to ja bym wskoczył na taką inną płaszczyznę, taką antropologiczną i tutaj wprowadził rozróżnienie pomiędzy epidemią, stanem epidemii, który jest fenomenem opisywanym językiem historii i medycyny, czy nauki, historii medycyny, bo oczywiście antropologia też nauka, i stanem zarazy, który jest właśnie opisywany językiem antropologii i epidemia dotyczy, powiedzmy, choroby ciała, a
a zaraza dotyczy choroby czy stanu umysłu, jednostkowego, ale także zbiorowego. I teraz w 1918-19 roku z wielu powodów, tak? Jednym z nich jest cenzura wojenna, drugim z nich jest oczywiście to, że w Europie, w wielu częściach Europy podczas drugiej jesiennej fali pandemii, która możemy powiedzieć, że miesiąc pomiędzy połową października a pomiędzy połową listopada 1918 roku to był, po angielsku to brzmi lepiej, tak? The deadliest month in the history of mankind, tak? Czyli miesiąc w historii ludzkości o największej śmiertelności. Znaczy nigdy w historii ludzkości nie zmarło podczas jednego miesiąca tak wielu ludzi, jak prawdopodobnie pomiędzy załóżmy 15 października 1918 roku. Ale w tym samym czasie też w środkowej Europie, załamuje się porządek polityczny, w dużej mierze społeczny, który no, jest odwieczny, też można tak powiedzieć. I pod ciężarem, pod presją wydarzeń politycznych i wydarzeń wojennych, oczywiście kwestia epidemii zostaje zepchnięta na zupełnie jakiś poboczny, tylny plan. Ludzie nie myślą, nie interesują się nią. Ci, którzy chorują i ci, którzy umierają, oczywiście no, robią to, ale ich doświadczenie jest ograniczone do takiego bardzo intymnego, osobistego wymiaru. Zamknięci są w czterech ścianach własnych sypialni albo boksach, tak wyznaczonych przez prześcieradła, jeśli mają szczęście znaleźć się w jakimś szpitalu, zwykle w zachodniej Europie. I to doświadczenie pandemii nie ma okazji zaistnieć. Czyli tak naprawdę trwa epidemia w najlepsze, natomiast ludzie niespecjalnie są w stanie zarazy albo są w tym stanie ogólnie pojmowanej zarazy, która niekoniecznie musi się wiązać z doświadczeniem epidemii, tak? Może się wiązać z doświadczeniem wojny, z doświadczeniem karnawału na przykład. To jest taki specyficzny stan ducha po prostu społeczności, który możemy określić jako zarazę, ale niekoniecznie tutaj się trochę niejasno wypowiadam, ale chyba wiemy, o co chodzi. Tak? I teraz wracając do aktualnych wydarzeń, mamy sytuację odwrotną. Mieliśmy sytuację odwrotną wiosną tego roku, a teraz mamy sytuację odwrotną jesienią, tak? To znaczy wiosną w Polsce oczywiście ludzie chorowali i ludzie umierali i nie chcę, broń Boże, obrażać, znaczy nie chcę ranić uczuć rodzin na przykład tych ludzi, którzy zmarli na koronawirusa w marcu czy kwietniu tego roku, ale w Polsce, w Warszawie panował dojmujący stan zarazy. Ulice były opustoszałe, witryny były zamknięte, okiennice zatrzaśnięte, drzwi zaryglowane, ludzie siedzieli po domach, faktycznie nie kontaktowali się ze sobą. Miałem przekonanie, że wierzą w potrzebę tego lockdownu, tak? I że panuje strach. Mimo tego, że jak porównamy to z sytuacją teraz, tak, to te liczby zachorowań i śmierci były jakieś w ogóle, jak się patrzy na wykresy, no to były niezauważalne w ogóle, tak? To się pokrywały tam z osią X. Teraz odmiana jest inaczej. Znaczy, teraz jest bardzo dużo zachorowań i bardzo dużo zgonów. Dzisiaj czytałem o tym, że już nie pamiętam, w której gminie o 1800% wzrosło, o 1800 osób procent wzrosła. Mówić? Nie, tak, mówić? O 1800% wzrosła śmiertelność. Mamy. Jak to się nazywa teraz? Okres odpowiedzialności? Tak, według Morawieckiego teraz, bo to są takie poetyckie nazwy. Słyszeliście, tak? Że jest, teraz jest chyba miesiąc albo okres, albo era, albo czas odpowiedzialności. Potem będzie tam jakiś. No tak to zostało nazwane teraz, tak? Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Nie mam poczucia, znaczy mam poczucie, że ten poziom strachu mimo wszystko jest znacznie niższy. Znaczy się przyzwyczaili. No tak. Tak? Czyli jakby mówię, odpowiadając na twoje pytanie, to też zmienia się, fluktuuje. Więcej możemy o tym powiedzieć, co jest teraz, mniej co było 100 lat temu. No ale ciągle, i to jest kolejne pytanie,
które mnie nurtuje. To znaczy grypa hiszpanka pokazuje, że to doświadczenie pandemii, wszyscy teraz jesteśmy w tym, mówi się o tym, że świat nigdy nie będzie taki sam, że wszystko się zmieni, że już to jest jakaś taka wielka bariera i wielka cezura. Doświadczenie hiszpanki pokazuje, że ludzie bardzo szybko o tym zapominają, bardzo szybko o tym zapomnieli, bardzo szybko weszli w być może, nie wiem, czy stare, czy nowe, czy inne, czy poprzednie, ale jakby ten stan wzmożenia, stan zarazy, czy stan epidemii szybko ich opuści, potem do niego nie wracali. Więc ja sceptycznie jakby odnoszę się do takich deklaracji o tym, że właśnie, że po pandemii zacznie się jakaś nowa era, niekoniecznie lepsza, ale nowa. To znaczy też doświadczenie tego lata pokazało, że bardzo szybko wszyscy wrócili do normalnego życia, a doświadczenie jesieni pokazuje, że mimo tego, że pandemia z powrotem uderzyła znacznie większą siłą, dokładnie tak samo jak 100 lat temu, to ludzie się już znacznie mniej ją przejmują i znacznie bardziej są w tym starym życiu w gruncie rzeczy, tak. No. Łukasz ma pytanie, w takim razie przekazuję mikrofon. Tak, ja tak się przysłuchuję. Tutaj nie mamy trzech mikrofonów, więc nie ma się jak wtrącić szybko, ale też myślę o tym, o tej różnicy pomiędzy hiszpanką a koronawirusem w tym, co powiedziałeś, w tym względzie zapamiętywania tej pandemii, bo tam też zwróciłeś uwagę na to, że hiszpanka nie przebiła się do zbiorowej pamięci z racji tego, że jakby wymiar chorowania miał taki bardziej indywidualny kontekst niż zbiorowy. Że ludzie nie byli, tak jak mówisz, w stanie zarazy, w związku z tym bardziej indywidualnie, tam chyba też było nawiązanie do jednej z pisarek, która... Virginia Woolf, tak. Do Virginia Woolf, tak, sformułowała taką tezę, dokładnie. I tutaj mam pytanie o to, jakbyś się odniósł do tej różnicy pomiędzy właśnie koronawirusem a hiszpanką, pomiędzy tym, że tutaj chyba bardziej, ja mam takie przynajmniej wrażenie, chorujemy społecznie. Dużo takich, może nie dużo, ale pojawiają się jakieś terminy, które mają wydźwięk społeczny, choćby nawet jak dystans społeczny, czy odpowiedzialność społeczna, pomagamy seniorom i tak dalej. Jakby dźwigamy to razem, a tam tak nie było. I teraz no jednym właśnie z tych argumentów za tym, że hiszpanka nie przebiła się do zbiorowej pamięci, było to, że nie była przeżywana społecznie, nie była chorowana społecznie, a koronawirus jest, więc być może będzie inaczej. Mhm. Tak, ale z drugiej strony i oczywiście znowu, to starając się rzetelnie odpowiedzieć na te pytania, osie tych odpowiedzi przebiegają właśnie przez te różne płaszczyzny, o których mówię, jak również odpowiedzi byłyby inne, gdybyśmy rozmawiali o innych miejscach po prostu na mapie. To wszystko, o czym mówimy, w dużym stopniu nie odnosi się do Stanów Zjednoczonych, w których właśnie hiszpanka była tą epidemią przeżywaną bardzo społecznie. Też są bardzo ciekawe pomysły na to, jak to wyjaśnić. Jednym z nich jest to, że wojna skończyła się za szybko. Amerykanie byli zmobilizowani i przygotowani na konflikt, który miał trwać co najmniej jeszcze przez rok. Tak? I generał Pershing zakładał, że ostatnie uderzenie w serce Niemiec to będzie jesień 1919 roku. W związku z tym zakończenie wojny pozostawiło społeczeństwo amerykańskie z tym niewykorzystanym potencjałem mobilizacji społecznej. To paliwo się nie wypaliło. Do tego jeszcze to wzmożenie wojenne, możliwość wcielenia się w rolę żołnierzy dotyczyła tylko właściwie mężczyzn w dużej mierze, chociaż oczywiście ogromna ilość, dziesiątki tysięcy Amerykanek popłynęły jako pielęgniarki do Europy. W Stanach grypa i pandemia dała kobietom możliwość też zaistnienia w jakiejś ważnej roli społecznej, na którą wtedy było zapotrzebowanie. W związku z tym to jest jakby trochę inna sprawa i też o tym musimy pamiętać. Kwestia tego społecznego, indywidualnego przeżywania choroby to jest jedna rzecz, która oczywiście wynika, i znowu musimy teraz wskazać na inne pole, z tego, że 100 lat temu nikt nie wiedział, co to jest, znaczy, no znowu, okej, okay, upraszczając, nikt nie wiedział, co to jest wirus, nikt nie wiedział, co powoduje grypę, w związku z tym nie wiadomo było, jak walczyć z tą grypą. Także też chyba miało miejsce takie wyparcie trochę społeczne, tak? Żeby, skoro nie wiemy, jak walczyć, to najlepiej ignorować albo przejść do porządku dziennego. Tak, tak. Znaczy, i też pamiętajmy o tym,
że, i to wracamy tutaj do dzisiejszych czasów, to jest bardzo ważne i to jest coś, co w ostatnich tygodniach jest dla mnie najbardziej dostrzegalne i wyraziste. To jest sposób walki z chorobą i to jest ten polityczny i taki, nie wiem, czy to jest dobre słowo, no taki performatywny aspekt tego, tak, że zarówno teraz, jak i 100 lat temu w gruncie rzeczy nie liczyła się skuteczność działań, tylko ich intensywność. I mówię na takim poziomie już interpretacyjnym, tak, znaczy nie na poziomie deklaracji, tylko na poziomie tego, że to ta choroba pozostaje trochę, znaczy walka z tak, ojej, tutaj takiego chciałbym, niewidzialnym wrogiem, jakim, takie tak. Określenia, tak? Przebiegłym, wymykającym się przeciwnikiem, przebiega na tej płaszczyźnie takiej deklaratywnej, tak? To znaczy mówimy, że stworzymy 20 tysięcy nowych łóżek, nowych łóżek szpitalnych i to samo już jest jakimś sukcesem w walce z koronawirusem. Znaczy to, że te łóżka będą stały puste, albo tak jak 100 lat temu, że te łóżka będą stały w pomieszczeniach o tak przerażającym standardzie sanitarnym, że będą jeszcze większym zagrożeniem dla chorych, niż gdyby tych łóżek w ogóle nie było i tych szpitali, nie ma już znaczenia. Tak? Znaczy tutaj się liczą te miliony maseczek, dziesiątki tysięcy testów, opowieści o tym, że szczepionka już, prawda, już płynie, flota ze szczepionkami już wpłynęła na Bałtyk, tak, a nie wiem, no, przesadzam już trochę, tak, bo żartujemy takim językiem, takim, że na wiosnę się Francja i Anglia ruszy i będą desanty ze szczepionkami, pandemia się skończy. W związku z tym to też jest istotna rzecz. Jeśli myślimy o tym w kontekście tego, co wydarzyło się 100 lat temu, nie w Stanach, a nie w zachodniej Europie, tylko w środkowej Europie, to i zwracam na to uwagę w mojej książce, głównym rywalem Hiszpanki jest tyfus, który w tamtych czasach wiadomo było, co go roznosi, wiadomo było, że roznoszą go wszy, które oczywiście nie musimy sobie wyobrazić, jak bardzo atrakcyjnym obiektem walki są, znacznie bardziej atrakcyjnym niż wirusy i bakterie, bo widoczne gołym okiem i paskudne. I mimo tego, że ta walka z tyfusem miała ogromny potencjał taki państwowo-twórczy, mobilizacyjny, to ta epidemia tyfusu też została zapomniana. W związku z tym zastanawiam się, czy to właśnie ta biopolityczna, społeczny potencjał, który się kryje w walce z koronawirusem, wystarczy do tego, żeby chorobę pamiętać. Ale z drugiej strony to, co wszystko, znaczy rzeczywistość sprzed 100 lat była tak odległa i tak zupełnie inna niż ta dzisiejsza rzeczywistość, że ciężko mi, no ciężko jakiś taki kategoryczny osąd tutaj czy zdanie wygłosić. No. Jasne. A jeszcze wracając w takim bądź razie do tych działań, które zostały podejmowane przez państwa w obliczu pandemii Hiszpanki, które są podejmowane teraz, no to jest takie trochę może nie tyle błędne koło, co tam bardzo fajnie to ująłeś, że one zawsze są niewystarczające w zasadzie, że jest to ten fatalizm po prostu tych działań polega na tym, że jakkolwiek byśmy, cokolwiek byśmy nie zrobili, to nigdy nie będzie na tyle wystarczające, że jesteśmy w stanie opanować tą sytuację w sposób taki wystarczający. No, mówimy tutaj ogólnikami, ale chyba wiemy mniej więcej, o co chodzi. Natomiast ja chciałem zapytać o to, czy są jakieś analogie w reakcji państw na pandemię, które też odbywały się na przykład w przypadku tyfusa, tam jest taki obrazowy akapit o tym, jak golono głowy w sposób mało higieniczny i mało bezpieczny, raniąc skóry i tak tych głów. I to wszystko w jakiś sposób, to możemy klasyfikować jako przemoc, którą tak naprawdę stosowano w ramach wymuszenia posłuszeństwa w imię walki z chorobą. I tego typu mechanizm być może występuje teraz. No, nikt nikomu nie goli głów, ale być może państwo również stosuje przemoc po to, w imię tego wymuszenia, tego posłuszeństwa w ramach walki z koronawirusem. Czy jesteś w stanie zidentyfikować takie akcenty? Coraz bardziej skomplikowane i wieloaspektowe się znaczy te pytania i odpowiedzi muszą robić. No, jasne, tak? To znaczy...
też brakuje mi tutaj już trochę takiej specjalistycznej wiedzy i języka, prawda? Jeśli wchodzimy już na jakieś takie zagadnienia bioetyczne, bardziej bioetyczne, mniej biopolityczne. Znaczy, jeśli chodzi o tą biopolitykę, to jeszcze spróbuję tutaj to ugryźć, tak? Bo znowu, nie jest tak, że wszystkie państwa w ostatnim roku nie poradziły sobie z koronawirusem, prawda? Bo są cały czas wskazywane te przykłady, nie wiem, Nowej Zelandii, Korei Południowej, w których, czy choćby Chin tak naprawdę, tak? No, które nie, ciężko porównywać Nową Zelandię z Chinami pod względem liczby ludności, a jednak no, dali sobie radę z tym. I tak samo 100 lat temu na przykład służby medyczne, wojskowe służby medyczne cesarskich armii niemieckiej i austro-węgierskiej były w stanie zaciągnąć na wschodnich rubieżach środkowej Europy skuteczny kordon sanitarny, który powstrzymał wszy i bakterie tyfusu przed wlaniem się do hinterlandu, do środkowej Europy. No ale już w tym momencie jakby, może Nowa Zelandia nie jest tu dobrym przykładem, tak? Ale właśnie już wiemy, w jakim kierunku idziemy, tak? To znaczy od miesięcy rozmawiamy o tym, jakich narzędzi Chińczycy używają do tego, żeby zdusić koronawirusa i jak kłócą się te narzędzia z naszym wyobrażeniem o prawach człowieka. Ciekawe jest tak, że w kontekście historii sprzed 100 lat rozmawiamy właśnie o obowiązkowym goleniu głów, goleniu innych włosów na ciele, szczepionkach, które tak 100 lat temu to w ogóle nie było wiadomo. Znaczy 100 lat temu te szczepionki były znacznie bardziej... Nie, jakiego tu sensownego słowa użyć, żeby nie zostać... żeby nie został podejrzane, żeby nie padło podejrzenie, że jestem antyszczepionkowy, bo oczywiście nie jestem, ale chodzi mi o to, że no, szczepionki, które stosowano 100 lat temu, no, miały znacznie nieporównywalny standard w ogóle bezpieczeństwa jakiegoś niż teraz, tak? Ponieważ szczepionki przeciwtyfusowe często robili lekarze dywizyjni w namiotach gdzieś na zapleczu frontu w ogóle, tak? I sami robili kilkadziesiąt tysięcy, czy tam kilka tysięcy porcji szczepionek, w związku z tym o trzymaniu jakichkolwiek standardów w ogóle nie mogło być mowy. Ale rozmawiamy w kontekście Hiszpanki czy tyfusu, przepraszam. Nie, rozmawiamy o takich zabiegach faktycznie o przemocy fizycznej, tak, dotyczącej ciała i rzeczy, które są bolesne, nieprzyjemne i często mogą po prostu zagrażać zdrowiu, na przykład przez to, że trzeba się, nie wiem, rozebrać i wykąpać na świeżym powietrzu w środku zimy. A teraz rozmawiamy tak o bardzo jakichś takich, nie wiem, czy wyrafinowanych, no ale narzędziach inwigilacji w ogóle, tak, smartfonach, które służą temu, żeby tam namierzać te poszczególne ogniska, choroby, a w gruncie rzeczy kontrolować ludzi, więc to się zmienia. No ale ciągle rozmawiamy o jakichś organizacjach, czy ciałach, czy instytucjach, które uważamy no, za totalitarne w gruncie rzeczy, tak? Albo o armii, no albo o państwach, które właśnie, które łamią prawa człowieka. I tyle. I teraz nie wiem, co dalej powiedzieć. Nie wiem, czy ja udzieliłem odpowiedzi na twoje pytanie, czy tak właśnie to odpowiedź tak znaczy, no, zdryfowała. Spodziewałem się trochę bardziej obrazowych sytuacji, takich bardziej wstrząsających, że opowiesz mi, że ktoś kogoś zamyka specjalnie na kwarantannie w jakimś kraju, że coś do ciebie takiego doszło na przykład. Teraz, no. A właśnie jak wyglądała kwarantanna wtedy podczas Hiszpanki? Hiszpanka nie była zwalczana przez kwarantannę. Ale chyba w Indiach była jakaś taka sytuacja. Coś tam był u ciebie wątek w książce, w której administracja brytyjska w Indiach wprowadziła kwarantannę bodajże. Nie wiem, czy to w ramach... Kłopotliwa taka niezręczna sytuacja teraz się wywiązała. Muszę doczytać w takim razie. No dobra, w porządku. To może przerzućmy się na drugą stronę, bo Karol na pewno ma jakieś pytanko. Tak, to może ten wątek tyfusu. To jest jakby... No tutaj jest w książce taka informacja, ona jest wyliczona chyba na podstawie łaźni warszawskich, że przeciętny warszawiak mył się raz na 2,5 roku. Rozumiem, że to jest takie wyliczenie na podstawie łaźni publicznych, ilości tych pryszniców, wanny i że pisałeś, że nie było tam nigdy zbyt dużych kolejek. To jest znamienne, no bo też wyobraźmy sobie jednak ten standard życia z
100 lat temu, no to no nie był, to był nieporównywalnie gorszy standard życia. Także ten tyfus miał świetne warunki do rozwoju i jakby pandemia Hiszpanki musiała konkurować w ogóle z, jakby, czy wirus musiał konkurować jakby jeszcze z zarazkami. Jakby to jest jakby trochę taki, ja tu widzę jakieś takie poziomy, etapy, jakby wyjścia z, powiedzmy w cudzysłowie, wyjścia z brudu, żeby pozbyć się pierwszej jakby pierwszego zagrożenia, ale jednocześnie w bardziej sterylnych warunkach atakuje wirus. Do dziś, w zasadzie do dziś, bo szczepionki na grypę nie są w 100% skuteczne. Wiemy też, że one cały czas muszą być dopasowywane do szczepów, ten wirus mutuje sobie i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy jakiegoś takiego lekarstwa, które by nas z tej grypy leczyło. Możemy raczej leczyć objawy, czy zwalczać gorączkę, ale nie ma co do zasady jakiegoś takiego lekarstwa na grypę. I tak stawiam się trochę taki właśnie takich sterylnych warunkach, właśnie pojawia się na przykład wirus. I to jest taka, można zauważyć, taką konkurencję jakby, nie? Gdzieś, znowu możemy wyciągnąć podobieństwo do sytuacji teraz, tak? Znaczy 100 lat temu Polska, wiele krajów Europy nie przechodzi jeszcze, wiele krajów świata raczej, nie przeszło tej tak zwanej właśnie transformacji epidemiologicznej, czyli zmiany głównej przyczyny przyczyn śmierci z wysokiej umieralności niemowląt i chorób zakaźnych w kierunku chorób cywilizacyjnych i chorób przewlekłych. I teraz oczywiście jesteśmy po transformacji epidemiologicznej, ale znowu też oczywiście nie można mówić, że ten bilans pozostaje taki sam, bo w kwestiach jakby ilościowych, no to mówimy o zupełnie innych rzeczach, tak? To znaczy w 1918 roku umiera blisko, nie wiem, 100, śmiertelność niemowląt jest niewiele poniżej 100 przypadków na 1000 urodzeń, a teraz w Polsce, z tego co pamiętam, to jest poniżej 1 przypadku na 1000 urodzeń, tak? Gdyby proporcje śmiertelności grypy hiszpanki przełożyć na współczesną populację, to umarłoby 500 milionów ludzi na całym świecie, tak? Czyli cała Unia Europejska by wymarła. W związku z tym ciągle nie wpadajmy w taką pułapkę, że jest tak samo źle, jak było 100 lat temu. Ale pewne procesy pozostają podobne, tak? I tak jak w zeszłym, jak 100 lat temu właśnie może dało się kogoś wyleczyć z grypy, ale umarł na tyfus albo na, nie wiem, przewlekły syfilis już w ostatniej fazie, no to tak teraz mamy ten problem z tym, że właśnie mamy problem z tymi chorobami posttransformacyjnymi, tak? Czyli z chorobami przewlekłymi, z tymi, że ludzie umierają niekoniecznie na koronawirusa, ale umierają z tego powodu, że nie chodzą do specjalistów, umierają na raka, na problemy, na choroby kardiologiczne i to też jest problem, który jest zauważalny. Ciekawe, czy zostanie też taki stres pourazowy, może po pandemii, że te na przykład maseczki, przynajmniej w miejscach publicznych, zostaną z nami dłużej. Nam się w Polsce można było spotkać Japończyków na przykład w maseczkach. Generalnie osoby z krajów, w których miały epidemię i wiedziały, jak sobie z tym radzić, no to też w samolotach te osoby po prostu zachowały dodatkową ostrożność. Miały już to po prostu jakby za sobą. Zastanawiam się, czy po tej jakby całej tej tragedii, tak, pandemicznej, nie zostanie jednak taki jakiś ślad dodatkowej ochrony, ale też to może spowodować na przykład też ograniczenie wirusów grypy i tak dalej, i tak dalej. Co byłoby też miało bardzo dobry wpływ na społeczeństwo po prostu, nie? Mniej L4 i tak dalej, i tak dalej. Można sobie tutaj mnożyć jakby korzyści. Natomiast zastanawiam się, czy wirus znowuż nie ewoluuje, znowuż będzie musiał szukać swojej szansy i czy jest taki wyścig między jakąś sterylnością życia, technologią i rozwojem białek. Dobra wiadomość jest taka, że wirusy ani bakterie nie chcą naszej śmierci. No tak. To są pasożyty, którym zależy. Oczywiście wirusów to nie mieszajmy, bo wirusy są martwe, tak? Wirusy nie żyją. Wirusy nie mają jakoś tam własnej. No ale przez to, ale te. To jest. Tak, no tu jest chyba trochę odwrotnie jednak, tak? Te wybuchy
pojawianie się wirusów pandemicznych związane z inną rzeczą oczywiście. Jeszcze o tym żeśmy nie rozmawiali, a już rozmawiamy, nie wiem, z 30 minut albo 40, czyli nie rozmawialiśmy o katastrofie klimatycznej, o wejściu w środowisko naturalne, o tym, że okazuje się, że ciągle są jakieś fragmenty ziemi stosunkowo dzikie, w których żyją zwierzęta, w których żyją, czy nie, niektóre, które kolonizują, zasiedlają wirusy, które ciągle mają potencjał do tego, żeby przerzucić się na ludzi i prowokować, wywoływać problemy. Więc tu, no znowu tak, śledzenie tego wyścigu nauki i nauki ludzi i wirusów jest fascynujące. Koronawirus, znaczy prace nad szczepionką na koronawirusa pchają do przodu też w bardzo istotny sposób pracę nad skuteczną szczepionką na grypę. Ja przez ostatnie lata, jak czytałem o tym właśnie, jak działają wirusy, jak działają szczepionki, na czym polega ta walka, zawsze chodziło o to, żeby jak najbardziej dokładnie opisać strukturę tych białek powierzchniowych, dzięki którym wirusy mogą łączyć się, włamywać do określonych komórek różnych układów ludzkiego ciała. Nie tylko chodzi o to, jak się włamać do tej komórki, ale też chodzi o to, jak się z niej potem wydostać, jak wypuścić te chmary wirusów, które komórka produkuje. Zawsze chodziło o to uderzenie w białka powierzchniowe. Po czym ostatnio się okazało, że nie za bardzo mikrobiolodzy badali te nóżki, na których te białka powierzchniowe, te główki wirusu. Okazuje się, że nóżki wcale tak szybko się nie zmieniają, wcale tak nie ewoluują. W związku z tym być może trzeba nauczyć ludzki organizm, znaczy ludzki układ odpornościowy, nie poszukiwać i rozpoznawania składu główek, ale raczej wirus, ale tych nóżek na przykład, tak? I to się okaże, że w tym momencie ta szczepionka będzie znacznie bardziej skuteczna, czyli znacznie bardziej skuteczna, jak to ująć słowa, znaczy szczepionka będzie bardziej odporna na zmiany sezonowe, ciągłe, którym poddają się wirusy. To jest kwestia tego wyścigu. A kwestia lęków i traumy jakiejś, która pozostaje, no to ciężko nam tu, znaczy mi jest ciężko teraz sformułować odpowiedź na to pytanie, tak? Bo to są tak, znaczy to jest tak, że to jest pamięć Hiszpanki oczywiście została w jakiś tam sposób stłumiona, przeniesiona na te takie bardzo podstawowe poziomy pamięci zbiorowej, jakąś taką pamięć intymną, czy właśnie indywidualną, czy rodzinną, tak opisuje mój przypadek rodzinny, naszą historię z Hiszpanką związaną. Nie mogę powiedzieć, że to znalazło jakiś tragiczny finał teraz, ale kiedy pisałem tą książkę, to jeden z jej bohaterów, o którym jest kilka tylko słów napisane, znaczy mój honorowy dziadek, mój dziadeczny, mój stryj Józef Damradajewski, żył i konsultowałem się z nim. Dwa tygodnie temu zmarł w warszawskim szpitalu z powodu koronawirusa. Tak, zmarł na COVID, na obustronne zapalenie płuc po tym, jak był intubowany. I jeśli rozmawiamy o traumach, no to mamy go cały czas w pamięci, tak? I teraz jakoś tak myślę o tym, że stał się jakimś patronem tej książki i być może pierwszy raz podczas tej naszej rozmowy dzisiaj odczuwam emocje, odczuwam wzruszenie i smutek. Tak, i to zostanie ze mną na lata, tak jak z mnóstwem osób, których to w jakiś sposób dotknęło. Dobra, to jeszcze może kontynuując ten wątek wirusa, bo i znowuż porównując ten wirus Hiszpanki do dzisiejszego koronawirusa, one są jakby zgoła, mają trochę inny system działania. Znaczy, ja tak zrozumiałem przynajmniej z książki, że Hiszpanka potrafiła zabić jednak młodych ludzi, żołnierzy na przykład i tak dalej. Czyli tam jakby kłopot był troszeczkę jak z boleriozą, czyli nadaktywność systemu odpornościowego powodowała, była kłopotem, z którym nie można było sobie poradzić, a dzisiaj jakby sytuacja jest inna, czyli atakuje najbardziej osoby z tą odpornością osłabioną. Bądź to chorobą przewlekłą, bądź po prostu
innymi czynnikami, takimi nawet jak klimat tak, czy smog. No właśnie, to takie dwie różne sytuacje. Jakbyś opowiedział właśnie o tym, jak ta Hiszpanka po prostu pogrąsiała wśród właściwie zdrowych tak, ludzi, bo dzisiaj jest troszeczkę odwrotna sytuacja. Tak. Młodzi się czują bezpiecznie. Osoby seniorzy się czują bardziej zagrożeni, niż osoby z przewlekłymi chorobami, a wtedy było zupełnie odwrotnie. Znaczy ja mogę wyjaśnić, kłaniając się tutaj w swoim kierunku w obrazowy, barwny. Ja bardzo nie lubię, bo ja mam też wykształcenie artystyczne. No jestem tak aktywnym artystą plastykiem i właśnie dużo osób mówi zawsze, ja tak barwnie, tak plastycznie odmalowuję te rzeczy. Ja tak jakoś mieszane mam uczucia, jak to słyszę. Więc ja mogę jakby w taki barwny i plastyczny sposób odmalować ten mechanizm infekcji, ale nie zrobię tego tak dobrze, jak to opisałem w książce. Natomiast to, co jest kluczowe tutaj w twoim pytaniu, to jest właśnie to pytanie, jak to się dzieje, że Hiszpanka zabijała ludzi w sile wieku, tak, między 18 a 40 rokiem życia, no a koronawirus ich jednak oszczędza, chociaż oczywiście wiemy, że są przypadki, którzy umierają i wydaje mi się, że współczesna nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, może się mylę, jeśli ktoś wie, czytał artykuł, czytał książkę, czytał opracowanie współczesnych wirusologów, dlaczego tak jest, to ja oczywiście trzęsę się z niecierpliwości, żeby to poznać, ale śledzę te tematy i na razie nie znalazłem odpowiedzi. Zagadka tkwi w tej burzy cytokin, czyli w przesadzonej, zabójczej dla organizmu reakcji układu odpornościowego. Ale w gruncie rzeczy nie wiadomo, jakie czynniki ją prowokują. I tutaj wchodzimy na jakiś bardzo skomplikowany, pełen niuansów i w gruncie rzeczy nierozpoznany teren genetyki, budowy genetycznej człowieka i budowy genetycznej wirusa. Tak? Tego, że ostatnio jakoś usłyszałem, że popularny Broger, najpierw ojciec jego zmarł, a później on zmarł na koronawirusa. I prawdopodobnie, i to mówią wirusolodzy, tak, znaczy, którzy bardzo, tak, przede wszystkim o koronawirusie mówią, że nie wiedzą nic, a o grypie ciągle, tak, ludzie, którzy zajmują się tym dziesiątki lat, mówią, że też ich wiedza jest bardzo, bardzo ciągle ograniczona. W związku z tym, tak naprawdę nie wiadomo, znaczy to faktycznie jakieś drobne modyfikacje budowy chemicznej, komórek sprawiają, że niektórzy ludzie przechodzą to bardzo gładko, inni nie. Ciekawą hipotezą, taką aż za prostą, dotyczącą Hiszpanki, no właśnie, bo to z tymi dziećmi to się nijak ma do tego. 20 lat przed Hiszpanką przez Europę przeszła pandemia Rosjanki tak zwanej. Bo szła i to też jest ciekawa sprawa, ponieważ ona szła z Rosji. Tutaj są też, mogą być ciekawe jakby takie paralele czy podobieństwa do koronawirusa, bo faktycznie nadejście choroby poprzedzało oczekiwanie na nią albo informacja. Znaczy prasa donosiła w zachodniej Europie, że ta fala idzie z Rosji i zbliża się do Francji czy do Anglii. No i jedna z hipotez była taka, że starsi ludzie przeszli tą chorobę i byli na nią już w jakiś tam sposób uodpornieni. I dlatego młodzi chorowali, tak? Ale z drugiej strony w tym momencie tego zachorowania wśród dzieci niższe tego nie tłumaczą. Więc no ja bym powiedział, że jest to jakaś tam tajemnica ciągle, tak? Tajemnica zarówno Hiszpanki, jak i koronawirusa, jak również temperatura. Znaczy, dlaczego jesienią te fale jesienne, znaczy dlaczego zarówno Hiszpanka przede wszystkim i grypa atakuje jesienią i zimą, o tym Jeremy Brown pisze i wydają się to oczywiste odpowiedzi, bo jest zimno po prostu i się bardziej przeziębiamy, no ale wirusolodzy twierdzą, że nie do końca tak jest, że coś może być jeszcze jakiegoś takiego tajemniczego i zaskakującego. Im więcej się czyta o grypie, nie mówiąc o koronawirusie, no to faktycznie do myślenia daje ten taki wyłaniający się obraz no niewiedzy w gruncie rzeczy i takiej ignorancji ciągle nauki, wiedzy dotyczącej budowy mechanizmów działania wirusów. W kontrze do oczywiście, i to trzeba też jasno podkreślić, możliwości współczesnej medycyny zwalczania objawów,
przede wszystkim tych najbardziej poważnych komplikacji, tak? Zarówno po koronawirusie, jak i grypowych. No, tam 20-40. To też musiała być duża trauma, nie? Taka społeczna. Ludzie zdawali sobie sprawę, że te osoby najbardziej aktywne są najbardziej narażone i to jest jakby takie trochę też odwrócenie dotychczasowych doświadczeń z chorobami. A może, czyli to nie jest też trochę tak, że po prostu ten wirus Hiszpanki był bardzo dobrze rozpoznawany przez układ odpornościowy. W sensie nawet w przypadku dryfu tego antygenowego, który dotyczy wirusa, ten układ odpornościowy wręcz eksplodował tymi cytokinami, którymi tam... A w przypadku koronawirusa jest inaczej, że jakby nie rozpoznajemy, nasz układ odpornościowy go nie rozpoznaje? Nie, to chyba jest tak, że znaczy i tak i nie. To znaczy, bo to nie jest różnica, tutaj klucz nie leży w różnicy budowy wirusów i generalnej reakcji na nie, tylko w różnicy reakcji poszczególnych organizmów ludzkich. Tak? To znaczy, że w przypadku jednego organizmu ten wirus dostanie się do ciała, tak? Dostanie się przez drogi infekcji, czyli głównie górne drogi oddechowe. Być może nie zostanie od razu rozpoznany przez ludzki układ odpornościowy i zwalczony przez jakieś takie podstawowe sposoby, tak? Czyli na przykład właśnie sygnał do tam podwzgórza, żeby zwiększyć temperaturę ciała. Ten termostat zostaje podkręcony, wiadomo, że wszystko się wolniej rusza, zwalniają, wolniej się poruszają, jak jest cieplejsza, wyższa temperatura ciała, bakterie się gorzej rozmnażają i to już wystarczy. I człowiek przechodzi, mimo tego, że ten wirus się dostaje do organizmu, być może nawet w jakiś sposób go kolonizuje, albo nic się nie dzieje tak naprawdę. I tak samo jest z grypą, tak? Albo to w niektórych przypadkach, u niektórych ludzi, zarówno koronawirus, jak i wirus grypy, faktycznie błyskawicznie jest w stanie przedostać się na dno właściwie układu oddechowego, czyli do tych pęcherzyków płucnych, do serca układu oddechowego i tam rozpocząć to, co jest istotą funkcjonowania, istotą bycia, tak, nie życia wirusa. Czyli reprodukcję, tak? Wirus, i to jest właśnie dokładnie tak jak w przypadku programu wirusowego, znaczy jak w przypadku języka komputerów. Wirus dostaje się do komórki, tak jak dostaje się do komputera i zmienia zadania komórki. W tym momencie komórka nie ma wypełniać swoich najróżniejszych zadań, tylko i wyłącznie wykorzystać swoje zasoby po to, żeby wyprodukować jak najwięcej wirusów, tak? Wirus pada do komórki, w ciągu kilku godzin ta komórka eksploduje, umiera, rozrzucając dookoła tysiące albo dziesiątki tysięcy wirusów. I jeśli coś takiego dzieje się w płucach albo w oskrzelach, no to zaczyna być problem właśnie, tak? Bo one przestają działać. I w tym momencie jest już poważna sprawa, tak? Bo już funkcjonowanie organizmu jest zakłócone. I w tym momencie organizm się orientuje, że coś jest nie w porządku, ten układ odpornościowy i rozpoczyna tą burzę cytokin. Tylko właśnie nie wiadomo, no, dlaczego w przypadku grypy to się działo u młodych ludzi. Nie wiadomo, dlaczego w przypadku koronawirusa to się dzieje u części starszych, u młodych ludzi się raczej nie dzieje, ale niektórych się dzieje. Dzieje się u niektórych starszych ludzi. To też najróżniejszy sposób, są najróżniejsze scenariusze tego, tak? Do tego dochodzą jeszcze, czytałem wywiad z Pietem Piotem, który jest szefem London School of Tropical Medicine and... no nie pamiętam tej nazwy, tak? Ale takiego ważnego instytutu, uniwersytetu badawczego w Anglii, który jest wybitnym, najwybitniejszym chyba jego ludzie, specjalistami od walki z ebolą. I on przeszedł wiosną tego roku COVID-a. On jest po 70. I zwróciłem na to uwagę, bo ja go poznałem osobiście w zeszłym roku na jakiejś tam konferencji. I byłem zafascynowany.
jego postacią, a także tym, że ściskałem mu ręce, a on dzień wcześniej przyleciał ze środkowej Afryki, gdzie właśnie miał kontakt z ludźmi chorymi na ebolę i to jakoś bardzo plastycznie do mnie, do mojej wyobraźni przemówiło. On oczywiście był pod świetną opieką medyczną i u niego się wykształciło już wtórne zapalenie bakteryjne, to znaczy te połacie układu oddechowego, czy to gardła, czy to skrzeli, tak, które zostały spustoszone przez wirusa najpierw, czyli po prostu zamiast żywej, oddychającej, różowego nabłonka, była to jakaś taka pustynia pełna szczątków organicznych, w którym szalały te wirusy wśród właśnie jakichś takich zgliszczy, pozostawionych także przez rak, przez jego układ odpornościowy, tak, który stosuje tą taką radykalną metodę jakby niszczenia wszystkiego. Niszczy wirusy, jak i zdrowe komórki. On przeszedł przez tą fazę wirusową, dopiero wtedy dostał wtórnego zapalenia bakteryjnego, czyli dostał klasycznego zapalenia tam oskrzeli czy płuc i dopiero wtedy to zapalenie oskrzeli czy płuc wywołało u niego tą burzę cytokin, czyli taką bardzo silną, bardzo, bardzo silną reakcję zapalną. Czyli on tak naprawdę chorował dwa razy i to ta druga choroba była naprawdę zagrożeniem dla jego życia i wychodził z choroby miesiącami, tak? To znaczy on zachorował w marcu, ja czytałem wywiad z nim gdzieś w czerwcu, on mówi, że ciągle nie odzyskał sprawności i pełni formy, ale przeżył, no. Okej, to może wyskoczmy na razie z tego mechanizmu choroby i przejdźmy jeszcze na tę płaszczyznę społeczną, w której choroba występuje. Ja mam takie pytanie, nieszczęsne te Indie, gdzie tam grypa była, wspomniałeś, że grypa była katalizatorem zmian. No fakt, że były to też takie, a nie tylko w Indiach, no w Saborze Galicyjskim również. Mniej więcej polegało to na tym, że społeczeństwo budziło się jako demokratyczne, ale to był rezultat tego, że centralne władze nie dawały sobie rady z pandemią, w związku z tym gro działań tak naprawdę przeszło na władze lokalne, a to też przybliżało trochę te władze ludziom. Ja mam takie pytanie, czy twoim zdaniem koronawirus może doprowadzić do jakiejś zmiany społecznej? No, gdzieś przewija się ten wątek ekonomiczny oczywiście, wiadomo, pandemia, lockdown i tak dalej. Jedną z takich prognoz jest potanienie siły roboczej, która jest w dość dużym stopniu filarem współczesnego kapitalizmu, tak? Czy twoim zdaniem jest możliwa zmiana społeczna wywołana przez koronawirusa? Kiedy powiedziałeś o potanieniu siły roboczej, to oczywiście moje myśli pobiegły ku wiekom średnim, ku pandemii dżumy, która miała zupełnie odwrotny efekt, to znaczy zabiła tak wielu ludzi, że nagle się okazało, że wartością nie jest posiadanie ziemi, albo posiadanie statków, tak? Albo tym bardziej posiadanie konia bojowego i zbroi, tylko rąk do pracy po prostu, tak? Bo ten system feudalny oparty na jakiejś tam półniewolniczej pracy ludzi zaczął się załamywać, bo nie było rąk do pracy i nagle i to spowodowało, że pozycja chłopów bardzo, bardzo wzrosła, tak? Bo oni zaczęli być towarem, oni zaczęli być tym, nagle stali się tym elementem tego systemu ekonomicznego, o który trzeba było zabiegać. I panowie feudalni gotowi byli pójść na daleko idące ustępstwa, tylko po to, żeby ich, prawda, utrzymać u siebie w swoich majątkach, w swoich posiadłościach. No. Tutaj, jak rozumiem, to może działać w ten sposób, że ludzie nie będą umierać, ale po prostu stracą miejsca pracy, tak? I jak rozumiem, kryzys ekonomiczny spowoduje, że ludzie będą chętni pracować za mniejsze pieniądze. Za mniej. No. No, z pewnością pandemia musi wywołać zmiany jakieś takie, znaczy musi, no wywoła konsekwencje społeczne, polityczne, ekonomiczne. Doświadczenie pokazuje, że prawdopodobnie większość tych konsekwencji będzie negatywna. No, to, o czym jednak myślę intensywnie i o czym trochę piszę w książce, no to jest powiązanie, o czym już teraz mówiłem, tak? Jest to powiązanie pandemii z katastrofą klimatyczną,
w ten sposób, że pandemia i katastrofa klimatyczna mają w gruncie rzeczy podobne korzenie. Tak? Znaczy opierają się na nieograniczonej, znaczy nie na niepohamowanej konsumpcji, której jednym z płaszczyzn realizowania jest oczywiście globalna komunikacja, tak, możliwość przenoszenia się już teraz bez jakichkolwiek ograniczeń i w czasie, no nie chciałem powiedzieć rzeczywistym, ale no w bardzo krótkim czasie, tak, przenoszenia się ludzi z tych różnych adresów ekonomicznych. No ja bym chciał, żeby faktycznie i to w jakiś sposób być może się dzieje. To, że ja jestem, jestem naukowcem, tak, pracuję w sektorze, pracuję w budżetówce. No i jeszcze 5 lat temu to, że stosunkowo mało zarabiam oraz jeżdżę starym samochodem i mam małe mieszkanie w centrum miasta na przykład i dzięki temu muszę jeździć na rowerze, no jak to ująć słowa sensownie? Nie było może powodem do wstydu, ale z pewnością nie plasowało mnie jakoś etycznie albo wizerunkowo na szczycie jakiegoś takiego, nie wiem czego, ścieżki kariery, łańcucha pokarmowego, szklanej góry. Natomiast teraz się to trochę zmienia, tak? I teraz powiedzieć, że się mało zarabia, mało wydaje, ma stary samochód, w ogóle już właściwie nie powinno się mieć samochodu, tak? Znaczy świat się zmienia wokół nas, tak? Szybko, szybciej niż myślimy. I to w jakiś sposób, oczywiście mówię o naszym świecie, tak? Bo ja nie mam żadnego pojęcia o tym, co się dzieje w Azji albo gdzieś. Natomiast no, to są takie zmiany, które jakoś się dzieją, tak? Teraz jakby skromne, no nie chcę powiedzieć biedne, bo cię znowu będę obrażał biednych ludzi, tak, ale jakieś takie skromne, nierozbuchane życie z powrotem staje się fajne, staje się etyczne i to jest z pewnością świetna rzecz, tak. Mi się marzy życie w warunkach ekonomicznych drugiej połowy lat 80. Przypomnijmy, że to już nie był czas takiego strasznego kryzysu, no może bez kolejek, które wtedy jeszcze były, tak, ale Polska już wtedy weszła na ścieżkę rozwoju ekonomicznego w niektórych aspektach. Można dodać by do tego telefony komórkowe, niekoniecznie smartfony. Tak? I być może straszny kryzys, znaczy straszny, nie wiem, no kryzys ekonomiczny, którego doświadczymy, to jest temat na zupełnie inną rozmowę, znaczy na kolejną rozmowę teraz, tak? Znaczy, czy faktycznie lockdown i zamknięcie ekonomii to jest sensowne rozwiązanie problemu pandemii, przynajmniej w Polsce, i sensowny sposób zwalczania jej, jest inny temat, no ale jeśli ja oczekuję czegoś od koronawirusa, no to właśnie czegoś takiego, tak? Żeby koronawirus uderzył w konsumpcjonizm i żeby uderzył w ten, no powinienem to teraz jakimś takim ładną formułką określić, w ten dogmat zysku, tak? Który rządzi późno kapitalistyczną, liberalną gospodarką, tak? Żeby odebrał bogatym, dał biednym, ale oczywiście wyniki są zupełnie inne, tak? Teraz są jakieś okładki tego, że biedni zbiednieli o tam, nie wiem, ileś tam 25%, a bogaci urośli o 15%. Tak, może tak być. Też pytanie takie, czy ograniczenie tej zbędnej konsumpcji po koronawirusie wywoła kryzys, czy go nie wywoła, czy po prostu, czy ograniczenie tego pędu już jest równoznaczne z tym, że ten kryzys wystąpi, czy jesteśmy w stanie się prześliznąć jeszcze przed kryzysem, ograniczając tę konsumpcję w taki sposób, żeby żyć w zgodzie chociażby nawet ze środowiskiem. A kto zarobił na Hiszpance? No zażyłeś mnie zupełnie tym pytaniem. Mhm. Znaczy nie, żebym nie potrafił na nie odpowiedzieć, tylko znalezienie odpowiedzi na nie musi mi teraz być może chwilę zająć po prostu, tak? Czy kto zarobił na Hiszpance? No bo maseczki nie były... W Stanach chyba zarobili producenci maseczek. Producenci maseczek, tak. I chyba płynu dezynfekcyjnego też. Być może zarobiła Vitriola, tak się nazywała
firma, która produkowała gramofony w Stanach Zjednoczonych i reklamowała się. Ja to mówię o tym, że Hiszpanka też miała swojego Netflixa, tak? I reklamowała się sloganem: nie wychodź z domu, z witrylolą możesz mieć własny wodewil u siebie po prostu w domu. Nie wychodź, zostań w domu, słuchaj. Słuchaj gramofonu, słuchaj i słuchaj płyt. I być może oni zarobili. No, z pewnością oczywiście producenci, znaczy, no, to jest odpowiedź, która narzuca mi się automatycznie, taka banalna odpowiedź, taki poziom level zero w ogóle, tak? No, czyli ci, którzy produkowali lekarstwa, tam, gdzie te lekarstwa były dostępne. No, chciałbym powiedzieć, że zarobił na przykład Bayer, który produkował aspirynę, która wtedy była uważana za cudowny lek na wszystko i serwowana, no, nawet nie tyle łyżkami, co szklankami w ogóle, tak, chorym i to na wszystko. Nie ma tego w książce, mogę się z wami podzielić fantastyczną taką anegdotą czy ciekawostką, a taką w gruncie rzeczy ciekawostką, która być może ma kolosalne konsekwencje jakieś takie historyczne. O tym, że carewicz Aleksy, który cierpiał na hemofilię, w momencie, w którym dostawał krwotoku, to natychmiast lekarze podawali mu aspirynę, ponieważ aspiryna była uważana, no, że leczy wszystko w ogóle, tak? I oczywiście dawali mu tą aspirynę w jakichś końskich dawkach w ogóle całkowicie, no, które jak się, no, nie trzeba być lekarzem, żeby wiedzieć, że w przypadku hemofilii rozrzedzanie i zmniejszanie krzepliwości krwi, no, to jest dodatkowy, to już jest gwóźdź do trumny. I w tym momencie pojawiał się Rasputin, który nie miał pojęcia o tym, jak działa, jakie są efekty aspiryny, tylko w czambu z automatu potępiał wszystkie środki, znaczy wszystkie lekarstwa i wszystkie zdobycze współczesnej medycyny, przepędzał lekarzy i w związku z tym po kilku godzinach carewiczowi robiło się lepiej, co w oczach cesarzowej znaczyło, że jest on cudotwórcą i że Bóg leczy carewicza. I oczywiście wiemy, jakie konsekwencje miało pojawienie się Rasputina na dworze, więc powiedziałbym, że aspiryna, że Bayer zarobił, ale Bayer nie zarobił, bo zaraz został w potworny sposób okradziony ze wszystkich swoich aktywów podczas traktatu wersalskiego, w którym, tak jak inne koncerny niemieckie, zostały mu odebrane patenty na najróżniejsze lekarstwa, bo przekazywane firmom francuskim i angielskim. Zarabiali producenci alkoholu, który był uważany za jedno z najlepszych lekarstw. Natomiast, no, właśnie pytanie, kto zarobił stolarz, producent trumien, tak, o którym wspominał jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej w swoich wspomnieniach. Dziękuję za to pytanie. Dzięki za to pytanie, bo naprawdę ono zasługuje na to, żeby je przemyśleć i właśnie udzielić odpowiedzi na jakimś takim wyższym politycznym, globalnym, społecznym poziomie. No to fajno, to proszę bardzo. Przekazuję Karolowi. Idziemy powoli też już kończyć, bo minęła już chyba ponad godzinę, już rozmawiamy, ale może tak na koniec, żebyś sobie popuścił wodze fantazji i pytanie takie, czy zastanawiałeś się, być może są jakieś takie opracowania, jak przebiegałaby pierwsza wojna światowa, gdyby tej Hiszpanki nie było? No, możemy puścić wozę fantazji. Bo to zmienia chyba poważnie obraz. Jakby. Tak, to znaczy, no, to jest, to znowu to są trochę spekulacje, tak? I znowu to jest trochę taka zabawa historią, ale w tę zabawę bawią się najwybitniejsi historycy I wojny światowej, w związku z tym czuję się uprawomocniony w jakiś sposób, tak? Zalegitymizowany. A do tego jeszcze miałem przyjemność sam się z nimi w nią bawić, tak? Z profesorem Jayem Winterem czy właśnie Howardem Phillipsem. No, chodzi o to, że Hiszpanka miała bardzo poważny wpływ na przebieg jednej z ostatnich
ofensyw I wojny światowej, tych decydujących ofensyw, czyli ofensywy cesarza, bitwy cesarza Kaiserschlacht, decydującej ofensywy niemieckiej na froncie zachodnim wiosną 1918 roku. Niemcy, i to wszystkim, którzy opowiadają o tym, że Rosja jest niepokonana i nigdy nikomu nie podało się pokonać Rosji, mając na myśli Napoleona i Hitlera, przypominamy, że Niemcy w czasie I wojny światowej rzucili Rosję kompletnie na kolana. Na początku 18 roku, zawarli separatystyczny, okropny pokój. Bardzo mi się podobało, jak 2 lata temu Putin w stulecie pokoju w Brześciu Litewskim pokazywał, tak się dzieje z Rosją, oto co Europa Zachodnia robi, zrobi z Rosją, jeśli ma tylko możliwość taką. Jeśli tylko ma ku temu możliwość, to robi z Rosją to, co zrobili Niemcy, Austriacy, Bułgarzy i Turcy w 1918 roku, czyli pozbawili ją 50% ludności, 90% przemysłu, to są tego rodzaju, tego rzędu liczby. I Rosja została wykopana z wojny, dywizje zostały przerzucone na zachód i w tej ostatniej ofensywie Niemcy liczyli, że pokonają Brytyjczyków i Francuzów, zanim nadejdą Amerykanie. No i teraz Hiszpanka w okropny sposób, znaczy w bardzo silny sposób uderzyła w Niemców. W równie silny sposób uderzyła w Brytyjczyków i w Francuzów. W jeszcze silniejszy sposób uderzyła w Amerykanów, no ale ci Amerykanie byli tym czynnikiem, który zmienił przebieg gry, tak? Bo oni jednak napływali w jakichś zawrotnych ilościach setek tysięcy żołnierzy miesięcznie do Stanów, do Europy. W końcu weszli do wojny i Amerykanie i Niemcy tą wojnę przegrali. Natomiast ja z racji moich studiów z racji tego, że spędziłem już dosyć dużo czasu w Niemczech i jestem germanofilem, jestem też w stanie, mimo tego, że zajmuję się historią Powstania Warszawskiego czy Holokaustu, spojrzeć na wydarzenia sprzed 100 lat, no nie myśląc, znaczy spojrzeć na wydarzenia I wojny światowej, nie myśląc o wydarzeniach II wojny światowej. I tak jak Piotr Zychowicz oczywiście tutaj, zdobył sporą popularność, fantazując na temat tego, co by było, gdyby Niemcy z Polską w 40 roku czy w 39 roku ruszyli na Rosję, to ja bardzo lubię fantazjować o tym, co by było, gdyby jednak ten Kaiserschlacht się udał i gdzieś w kwietniu czy w maju 1918 roku Niemcy wygrałyby I wojnę światową. I znowu, no nie mamy teraz czasu, żeby o tym myśleć, ale ta wizja Mitteleuropy realizowanej pod patronatem niemieckim, najpierw oczywiście mówilibyśmy tutaj o jakichś marionetkowych państwach, tak, Prybałtyce, Polsce, Ukrainie, które najpierw byłyby bardzo silnie uzależnione politycznie od Niemiec, ale skoro Niemcy wygraliby I wojnę światową, no to raczej niekoniecznie, nie wiem, czy dążyliby dalej do dominacji nad światem, tylko raczej podzieliliby się tymi wpływami z Brytyjczykami i Amerykanami, czyli nie byłoby II wojny światowej. I po 100 latach Polski, która bez wojny rozwijałaby się pod politycznym i gospodarczym i ekonomicznym patronatem Niemiec, ta wizja, szczególnie tutaj we Wrocławiu, nie wydaje mi się wcale jakaś taka bardzo negatywna, wręcz przeciwnie, bardzo kusząca i być może bardziej wolałbym żyć w takiej Polsce niż w tej, która od 100 lat bardzo silnie walczy o swoje miejsce w Europie i o swoją państwowość, ale niekoniecznie odnosi na tym polu jakieś znaczące sukcesy, czego dowodem jest właśnie to, jak zwalczamy choćby koronawirusa teraz, tak? No. Mieliśmy puszczać, więc puściłem. No. Okej, będziemy kończyć, myślę, już tą naszą rozmowę. Polecamy oczywiście książkę Łukasza Mieszkowskiego. Jest dostępna w księgarniach. Księgarnie na szczęście są otwarte. Zapraszamy do księgarn. Teraz jest też świetny okres choinkowy, zaprezentowy, więc zawsze
To jest ciekawe w Polsce, że ten wskaźnik czytelnictwa nie jest za wysoki, natomiast najchętniej kupowanym prezentem jest w Polsce książka. Zawsze się zastanawiam, jak to skorelować. Zakupienie książki i przeczytanie to są dwie różne sprawy, myślę. Może to jest też taka złośliwość nasza. Nie, myślę, że to po prostu wypada, bo to się dobrze kojarzy i wypada na przykład książkę komuś podarować. No to jest oczywiście dobry wybór. Dziękujemy Sławkowi, koledze, za obsługę techniczną. Jeszcze raz wielkie brawa dla Łukasza Mieszkowskiego, że zechciałeś przyjechać do nas. Brawa puścimy chyba z tego, jak w sitcomie. Musimy sobie sami przybić. No cóż, takie czasy. Kino jest dzisiaj puste i zamknięte. Mamy nadzieję, że niebawem się otworzy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na jeszcze jedno spotkanie w tym roku, ale nie wiemy jeszcze, nie mamy jeszcze ustalonego planu. Pracujemy nad kilkoma scenariuszami i na pewno coś się wyklaruje i będziemy informować o tym. Dziękuję Ci, Łukaszu, za prowadzenie. Dziękuję Ci, Łukaszu, jeszcze raz za spotkanie i widzimy się niebawem. Cześć. Ja dziękuję panom. Panom dzięki.